są to trzecie największe targi europejskie po Paryżu, Londynie, właśnie tutaj w Kielcach. Natomiast oczywiście branża targowa miała w pandemii trudny okres. Dzisiejsze otwarcie pokazuje, że jest to zainteresowanie, jest ta potrzeba. Walczymy dzisiaj troszeczkę wszyscy z jednym przeciwnikiem, jakim był COVID, ale już potrafimy funkcjonować w tym życiu i to jest bardzo istotne. 400 firm, z tego połowa polskich, połowa zagranicznych. Ci zagraniczni z 27 krajów świata. Największa grupa to są firmy amerykańskie, także to są bardzo porządne, duże targi, takie o znaczeniu europejskim, więc z tego myślę, że możemy być jako Kielczanie dumni.